Bardzo serdecznie Państwa witam w dzisiejszy dzień, mroźny, ale piękny, słoneczny. Dzisiaj, proszę Państwa, temat przez Was sprowokowany i chciałbym się Państwu do tego odnieść, mianowicie koronawirus. Cóż to takiego jest? No jest to, proszę Państwa, jest to wirus, mądrale medyczne mówią, że to jest, ma on swój rodowód, ma swoją rodzinę, występuje w rodzajach alfa, beta i delta, gamma. No i że nosicielami tego wirusa są ssaki i ptaki. I że pojawił się pierwszy raz w Chinach w związku z tym, że ktoś zjadł zupę z zakażonego nietoperza. I potem w tej słynnej prowincji chińskiej rozpoczął swój marsz ku zagładzie ludzkości. Kiedyś, proszę Państwa, przenosił się tylko między zwierzętami, w chwili obecnej przyszedł na człowieka i może się przenosić człowieka na człowieka. Drogą podobno do zakażenia grypy. W sensie tym, że proszę Państwa, drogą kropelkową. Możecie Państwo się zakazić, możecie Państwo zakazić się przez dotyk i tak dalej, i tak dalej. Cóż, jakie są objawy tego zakażenia? Przede wszystkim, proszę Państwa, zaczynają się problemy z układem oddechowym. Pod kątem totalnego osłabienia układu odpornościowego. Czyli suchy kaszel, zapalenie płuc, gorączka, może być ból mięśni, może być ból głowy, zmniejsza się apetyt, człowiek się czuje rozbity i zmęczony. Mogą nastąpić problemy z układem pokarmowym, czyli mogą wystąpić nudności, a nawet wymioty i biegunka. To jest podstawa. Mogą być problemy ze strony, proszę Państwa, układu krążenia, czyli mogą być kołatania serca, uciski w klatce piersiowej, niemożność złapania oddechu. Też to taki objaw jest subiektywny, ale jest. Może, tak jak mówiłem, mogą być zawroty głowy, mogą być bóle głowy, może być osłabienie w końcu wzroku lub zapalenie spojówek. Mogą być bóle mięśni typowe dla grypy, szczególnie w tylnej części tułowia. Tyle co do objawów. Teraz tak. Jak się przed tym można będzie bronić? Bronić się można, proszę Państwa, tak samo jak przed każdym innym wirusem, czyli zachowując totalne środki higieny osobistej. W sensie tym, nie chodzić tam, gdzie jest dużo ludzi zakażonych. Wiadomo, że kichają, wiadomo, że roznoszą zarazki w taki czy w inny sposób. Myć ręce często. Nie w końcu wzmacniać układ odpornościowy. Jeżeli Państwo wzmocnicie sobie układ odpornościowy, to nie będzie żaden wirus bardzo miał do Państwa dostępu, dlatego że energia, którą Państwo wtedy otrzymacie, będzie, to się nazywa po chińsku energia Qi Wei, i ona będzie Państwa chronić. To tyle można zrobić. Pytacie Państwo, jakie pojawiają się w sieci różne wynalazki, wszystko tam jest, to tylko podpalić i może wybuchnąć to, co ja dostaję od Państwa. Proszę nie wpadać w paranoję. Wystarczy, że Państwo będziecie normalnie dbać o swój system odpornościowy i powinno być wszystko ok. Co ja sądzę, zaraz Państwu podam, co ja Państwu polecałbym na temat zabezpieczenia. Ale jeszcze kilka słów o Chinach. W związku z tym, że teraz jest atak na Chiny, bo tamten koronawirus się pojawił, w związku z tym oni twierdzą, że Chińczycy to już na pewno nie dadzą rady, że oni zarażą świat i ludzkość wyginie i oni się nie dadzą rady. Proszę Państwa, to jest książka, która się nazywa Kanon Medycyny Chińskiej Żółtego Cesarza. Tak to wygląda. Proszę Państwa, ta książeczka była pisana około 221 roku przed Chrystusem i zawarte prawdy w tej książce są ważne do chwili obecnej. Mało tego. Powiem Państwu jako ciekawostkę, że zawarte rzeczy w tej książce stanowią podstawy TMC, tradycyjnej medycyny chińskiej, od tego czasu niezmienione, to jeszcze wcześniej, jest kilka tysięcy lat, to jest spisane, są doświadczenia z kilka tysięcy lat przed naszą erą, przed narodzeniem Chrystusa.
proszę Państwa, jest wszystko aktualne. I jeszcze co? Prawdy zawarte w tej książeczce są odkrywane przez naszych profesorów medycyny. Tak to, proszę Państwa, wygląda. Dlatego ja jestem spokojny o Chiny. Oni sobie dadzą radę. Będąc w Stanach, widziałem, jak Chińczycy się zachowują. Już wtedy, to były 22 lata temu, wróżyłem im dużą przyszłość, dlatego że oni mają swój system, oni mają swoją filozofię i są ludzie przede wszystkim pracowici do granic wytrzymałości. Są ludzie przychylni. Jest takie powiedzenie chińskie, kto się nie umie uśmiechać, nie może prowadzić sklepu. Pamiętajcie Państwo o tym. Drugie przysłowie mówi też, które bardzo lubię, rzeka leży poniżej potoków i zbiera dlatego wszystkie wody. To pamiętajcie, to są takie tylko takie podstawowe dwa, ale pamiętajcie Państwo, co to są Chiny. Chiny to potęga jest, proszę Państwa, i oni sobie poradzą z tym koronawirusem. Czy się bać? Kiedyś czytałem książkę kilkakrotnie, może Państwo czytaliście słynnego coacha, trenera na psychologii amerykańskiego, żyjącego na początku XX wieku, Dale Garnier się nazywał. On pisał o tym, jak w ogóle żyć, jak się nie martwić. I ta książka ma tytuł Jak zacząć żyć i przestać się martwić i zacząć żyć. Chyba dobrze to mówię. W tej książce on pisze coś takiego. Na Atlantyku płynął statek handlowy i dostał przez radio komunikat, że za chwilę wpłynie w rejon orkanu, w rejon bardzo silnej burzy. Co wtedy zrobił ten kapitan? Kapitan ogłosił alert na pokładzie, wszystkie ręce na pokład i on polecił zabezpieczyć ładunki, żeby się nie przesunęły, zabezpieczyć grodzie, zabezpieczyć wszelkie drzwi, które tylko są, proszę Państwa, na okręcie, żeby się woda nie dostała do środka, a nie przesunął się ładunek i żeby statek się nie przechylił na burtę. Wszystko zrobił, co tylko było możliwe do zrobienia. I wtedy postawił wszystkich ludzi w pozycji bojowej, każdy mógł wyznaczyć pozycję i czekali na nadejście sztormu. A on natomiast na mostku kapitańskim stanął za sterem i oficerowie jego także i czekali na nadejście sztormu. To można porównać do dzisiejszej sytuacji. Proszę Państwa, w tej chwili podają źródła, że niecały 1000 osób zmarło na koronawirusa, natomiast około 1800 wyleczyli. Co to znaczy? Jeszcze proszę sobie zobaczyć, ile ludzi w tym czasie, nie daj Boże, nieszczęśliwie zginęło na polskich drogach czy na światowych drogach, już nie mówiąc. Panika. Proszę Państwa, media rozdmuchały ten temat do niemożliwych granic. Nie dajcie się Państwo zwariować. To, co powiedziałem, higiena osobista, unikanie miejsc zarażonych, możliwych do zarażenia i nie panikowanie, nie wpadanie w panikę. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że tak jak powiedziałem na początku, system odpornościowy jest w tej chwili atakowany przez ten koronawirus. I stres jest jednym z najgorszych patogenów, który człowieka niszczy od środka. Stres. Jeżeli my będziemy się bać, jeżeli będziemy cały czas wyglądać tego nieszczęścia, proszę Państwa, osłabiamy sobie system odpornościowy, który musimy wzmacniać, a nie po prostu panikować, nie bać się. Piszą do mnie moi widzowie, wspaniali ludzie, że dzieci mają temperaturę, nie chcą jeść i leżą chorzy. Co to może być? Ja im odpowiedziałem, że to jest nasze pospolite, stare, staropolskie przeziębienie. Proszę się nie bać, dać dzieciom środki wzmacniające, witaminę C i będzie wszystko dobrze, tak się stało. Ale już był strach. Proszę Państwa, ja już nie mam 4 czy 5 lat telewizora. Po prostu nie mogę na to patrzeć. Proszę mi wybaczyć. Jestem apolityczny. Nie wypowiadam się po żadnej stronie. Nie chcę tego słuchać. Nie chcę sobie psuć nerwów. I dobrze mi z tym. Co chcę, to oglądam. Studiuję TMC. Odpowiadam Wam bardzo dużo, mam zapytań, maili, o komentarze, jak Państwo widzicie. Staram się nagrywać filmy, chociaż teraz mam troszkę mniej czasu, ale myślę, że wrócę do formy. I wszystko będzie dobrze. Proszę Państwa, nie wpadajcie w panikę, nie czytajcie, nie słuchajcie tych
bzdur, tego bełkotu medialnego, który państwa straszy. Nic się nie stanie. Oni sobie poradzą z tym. Pamiętajcie państwo, że Chińczycy to są ludzie, którzy są na maksa mądrzy. To jest mądry naród. Oni sobie poradzą z tym i my sobie poradzimy też. I większość z nas, może nawet nikt z nas, nie umrze na tego koronawirusa. Proszę się nie bać o to. A jak się zabezpieczyć, tak już że tak powiem, proszę państwa, żeby już dać państwu jakąś radę poza tymi środkami higieny osobistej. Proszę sobie zrobić mieszankę, kupić sobie w sklepie zielarskim, zrobić sobie mieszaneczkę taką z korzenia pokrzywy, żęszeń syberyjski, bo jest tańszy, a dobry, i proszę państwa, rozmaryn. To sobie proszę zrobić mieszankę, pić sobie, zrobić sobie na cały dzień dwie łyżeczki mieszanki na dwie szklanki wody, zagotować sobie 5 minut, od razu odcedzić, wlać sobie do termosa i pić sobie 4 razy dziennie, po pół szklanki 15 minut przed posiłkiem. Proszę państwa, od razu odżywacie. Dostajecie od razu kopa do góry. Dostajecie, proszę państwa, siły, dostajecie odporności. Od razu odchodzą wam niektóre dolegliwości. Zobaczycie państwo, jak to działa. Do tego możecie państwo kupić sobie buraczki ćwikłowe. Zrobić sobie, tu jest film na kanale, proszę sobie znaleźć, buraczek ćwikłowy, do tego już dodać łyżeczkę zmielonego owoca dzikiej, suszonego owoca dzikiej róży. Dodajcie sobie, wypijcie sobie jeden raz dziennie, pięknie wchodzi i proszę państwa, chroni nam zdrowie. Nasza witamina C. Jeżeli ktoś nie ma czasu, albo proszę sobie kupić 1000 raz sobie wziąć na 2 dni, albo 500 raz dziennie. Proszę państwa, nic was nie ruszy. Nic was nie ruszy. Także to są podstawowe rzeczy, które możecie państwo stosować. Możecie państwo stosować propolis. Możecie państwo sobie robić nalewkę tybetańską, eliksir tybetański. Możecie państwo dodawać sobie nieco czosnku do potraw, imbiru do herbaty. Proszę państwa, wszystko was będzie chronić i nic wam się nie stanie. Naprawdę. Zapewniam państwa, że wszyscy się spotkamy jak jeden mąż, jeżeli ktoś z państwa będzie chciał, razem. Tyle. Chciałbym państwu do dzisiaj przekazać dużą dozę optymizmu, żebyście państwo spokojnie i bezstresowo spędzili tydzień i cieszyli się życiem. Wszystkiego najlepszego państwu życzę. Zdrowia przede wszystkim, bo jak nam Bozia da zdrowie, to śmierć nas może pocałować łasiną. Do widzenia.